Witam kochani, dzisiaj jest dzień jak co dzień szczególny. Dla mnie w ogóle kiedyś żyłem sobie Wigilią na przykład, o, kiedyś, może tak za wcześnie powiem, ale kiedyś to myślałem, że są szczególne dni. Wigilia, atmosfera się robi, wiecie, święta, rodzina, a później ta rodzina się schodzi i piją i się kłócą. Szczególny dzień. No i tak zawsze chciałem mieć szczególny dzień. Odkąd się nawróciłem szczerze do Jezusa, każdy dzień mój jest szczególny. Amen. Tylko że, zanim do tego doszło, minęło i tak czy siak 2 lata. No nie wiem, czy wiecie, ja się 2 razy jakby nawracałem. Tak można się raz nawrócić, ale ja tak powiem wam obrazowo, 2 razy. 10 lat temu, czy nawet 11 lat temu, oddałem swoje życie Jezusowi przed YouTube'em. I wtedy naprawdę, szczerze zapłakałem, szczerze w ogóle tam coś tam się we mnie działo. Chciałem wtedy ślub, oczywiście na szybko już, bo seksu nie możemy mieć z moją uprzednią żoną, że tak to nazwę. I co się działo? Ale moje życie przez 2 lata później doprowadziłem do rozwodu, do totalnej rozpierduchy, chociaż należałem do Chrystusa. Dlaczego? Bo tylko w głowie podjąłem pewną decyzję, a nie pociągnąłem za to mojego serca. Nie miałem czasu na Biblię, nie miałem czasu na Słowo, nie miałem czasu, żeby znaleźć wspólnotę. Podszedłem raz pod taką wspólnotę, w której później byłem 3 lata. Podszedłem pod drzwi i mówię sobie, nie, może to być jakaś sekta. I poszedłem. Po prostu miałem zawsze swoje wymówki, żeby czegoś nie robić, rozumiesz? Ale jak w końcu trachło moje życie i dostąpiłem rozwodu, chciałem się pociąć, wtedy dopiero serce moje zawołało do Boga. I często z nami tak jest, że zanim serce zawoła do Boga, to mija jakiś czas i przychodzą różne kryzysy. Tylko to nie są Boże kryzysy. To są kryzysy tylko i dlatego, że w głowie coś mamy poukładane. Wyznajemy pewne ładne rzeczy, tak, Jezu, jestem z Tobą, a później cały dzień i cały tydzień i w ogóle to w ogóle wiesz, nic z Bogiem to nie ma wspólnego, prawda? Ale Jezu, jestem z Tobą. To jest religia, tak to się nazywa, w skrócie. Ale dzisiaj jest dobry dzień. Dlaczego dzisiaj jest dobry dzień? Ponieważ dzisiaj są 3 urodziny naszej wspólnoty. Brawo! Dlatego po spotkaniu nie śpieszcie się. Kupiliśmy ciasto i chcemy coś zjeść, tak, a później, jeżeli chcecie, to na obiad idziemy. Więc możecie dołączyć. Mam nadzieję, że będą miejsca. Jak nie, to ja będę stał, kogoś puszczę na swoje miejsce. Najwyżej. Ale tak to dzisiaj jest. Więc chcemy dzisiaj tak spędzić czas. Chcemy dzisiaj tak go spędzić. Więc w 2015 roku, 3 lata temu, Ogień Przebudzenia miał swoje pierwsze spotkanie. Było na nim około 20 czy 15 osób. No, chyba tyle co teraz. Później było nawet i 30 osób, i 40 osób. A później były 4. A później 2. A później nawet jedno spotkanie byłem sam. Wiecie, i przez takie rzeczy trzeba przejść w życiu czasami. I wiecie co, jak ja byłem sam, to dopiero wtedy pracuje wiara. Bo wiesz, ustanowiłeś sobie spotkanie w niedzielę, wiesz, że ludzie przyjdą, a tu nikt nie przyszedł. Bo coś każdemu powypadało, bo nie mogli. I później sobie pytasz, czy warto było. I po co? I po co ta szopka? I po co to wszystko? Ale tak mówię sobie, jeszcze myśli przychodzi najlepiej, no nie rób spotkania, bo po co? Przecież nikt nie przyszedł. Sam będziesz. Ale wiecie, co zrobiłem? Zrobiłem spotkanie, jakby tam było 20 i 30 osób. Zrobiłem modlitwę wstawienniczą, uwielbienie, nie pamiętam, czy już głosiłem do firanek, czy nie, bo czasami głoszę. I na następne spotkanie było 15 osób. Więc tak to mniej więcej jest. Przechodzimy przez życie i czasami trafiają się nam kryzysy. Ale chciałbym dzisiaj pokrótce w ogóle powiedzieć, taki temat mi przyszedł, za cenę krwi. To jest jedno Boże zdanie. Za cenę krwi. Potrzebujemy zrozumieć, że w Kościele nie o to chodzi, by dowiadywać się ciągle nowych rzeczy. Człowiek, który chce się ciągle czegoś nowego dowiadywać w głowie i mówi, ja już wszystko wiem, to jest człowiek pyszny. Dlaczego to jest człowiek pyszny? Ponieważ on myśli, że wiedza mu coś da. Ale ci coś powiem, wiedza ci guzik da. Wiedza ci da tyle, że to będzie pierwszy start, byś mógł w coś uwierzyć. Jeżeli nie uwierzysz, będziesz chciał się chapać wiedzy.
Więc ja wam powiem, żebyście zrozumieli, o co chodzi. Nie oczekuj, żebyś w Kościele dowiadywał się nowych rzeczy. Ale oczekuj tego, żeby pogłębiać te rzeczy, które wiesz. Potrzebujesz zrozumieć, że twoje życie będzie się zmieniać, jak ty będziesz pogłębiał podstawowe prawdy biblijne. Nie nowe rzeczy. Podstawowe prawdy biblijne. Wiecie, że w Kościele już było wszystko powiedziane. Wiecie, że nauczyciele już wszystko powiedzieli, ale nie pogłębiamy często my jako chrześcijanie podstawowych prawd biblijnych. O co mi tutaj chodzi? Pierwszy list do Koryntian 6:20 mówi tak. Otworzę sobie. Dlatego stworzyłem ten cykl, jedno Boże zdanie. Ponieważ trzeba zacząć żyć jednym zdaniem od Boga, a nie ciągle wiedza na temat nowe rzeczy, co On mi nowego powie. A później tak sobie siedzimy i no nic nowego powiedział, wszystko wiem. A ja mówię, dobrze, ale czy żyjesz tym, co wiesz? Na przykład nie znamy nikogo według ciała. Tak mówi Słowo. Jezus to oczywiście prezentował. Matka Jego wchodzi na spotkanie, a ten mówi, kto jest moja matka? Ona w ogóle, to było najlepsze. No. Wchodzi Maria, Matka Jezusa, na spotkanie, prawda? I jeszcze mówi, zawołaj mistrza. A on mówi, kto jest moja matka? Innymi słowy, wchodzi twoja mama, wbija ci się do kościoła i mówi, zawołaj Tomka. A ja co ja mówię? Kto jest moja matka? Idź tam i czekaj sobie, a ja będę dalej głosił. A ty jak żyjesz, jeżeli rodzina w niedzielę ci mówi, chodź na obiad? A ty jak żyjesz, jeżeli pracodawca ci mówi, chodź do pracy? Zrozum to, życie, ja mówię życie. Oczywiście to są nadgodziny, bo jeżeli zdecydowałeś się w umowie, że ty masz taką pracę w niedzielę, to to jest co innego, bo ty żeś podpisał, to później najwyżej zmień pracę w przyszłości, bo ja nie mówię, żebyś teraz mówił, nie, bo ja idę do kościoła, no nie, no, żeś sam podpisał umowę, że tak będziesz pracował, prawda? Ale jeśli szef mówi do ciebie o nadgodzinach, to czemu? I co ty robisz wtedy, rozumiesz? Zadaj sobie sam pytanie, jak żyjesz tym, co wiesz? Widzisz, jaki to robi w nasz miszmasz? Jeżeli ktoś teraz chodził na obiady z rodziną, to będzie czuł się przeze mnie oskarżony. Tomek go oskarża. Ale ja ci powiem, to nie jest oskarżenie. To jest tylko weryfikacja swojego serca. Dlatego ja postanowiłem zrobić taki cykl nauczań, te jedno Boże zdanie, żebyśmy my zweryfikowali chociaż jedno zdanie z Biblii i czy nim właściwie i rzeczywiście żyjemy. Ludzie często mówią, Panie, dotknij mnie. Posłuszeństwo Słowu Bożemu, które widzisz, ściąga jakby odpowiedź Bożą, której na początku nie widzisz. Musisz to zrozumieć. Często ludzie by chcieli, Tomek, jak ty jesteś takim mężem wiary? A ja mówię, bo ja wierzę w jedno słowo. I tak swoje życie priorytyzuję. Amen? Więc pierwszy list do Koryntian 6:20 mówi tak. Drogoście bowiem kupieni, czyli innymi słowy, za wielką cenę zostałeś wykupiony. Wysławiajcie Boga w waszym ciele. Jak żyjemy tym wersetem? Czy widzimy potęgę tego wersetu? Drogoś wykupiony. Co to znaczy? Jezus Chrystus, kiedy umarł na krzyżu i zmartwychwstał, wykupił ciebie. Amen? Wykupił każdego z was. Patrz. Cena, wartość, inaczej to powiem, wartość, jaką określa się dany towar, produkt, bądź też usługę, jest cena, za którą można to kupić, prawda? W ogóle nie wciskajcie mi kitu, że nikt z was się nie sprzedaje. Ja wam powiem teraz tak handlowo dzisiaj troszeczkę. Chociaż nie handluję się Słowem Bożym, ja to rozumiem, ale powiem wam handlowo w celach takiego, wiecie, zobrazowania. Patrz. Poświęcasz na coś czas, prawda? Sprzedajesz się. To jest handel wymienny. Coś, co dla ciebie jest bardzo wartościowe, na to poświęcasz czas, pieniądze i wszystkie inne rzeczy, prawda? Ale Chrystus wykupił ciebie i ty idziesz do nieba. Ja nie wiem jak wy, ale ta prawda podstawowa mnie tak jara, że ja nie mam gorszego dnia przez to. Ja nie wiem jak wy, ale ja kiedy ja zrozumiałem, że jestem drogocennie wykupiony, że za mnie sam Syn Boży umarł i zmartwychwstał, zmieniło to moje podejście do wszystkich rzeczy w życiu. Na przykład nie idę już z rodziną na obiad w niedzielę z ciała. Wiesz dlaczego? Bo Chrystus za mnie umarł i ja będę z rodziną z ducha.
Rozumiesz? W ogóle to jest całkiem... Ale ja to doświadczyłem. Ja zrozumiałem. Ja bym chciał, żebyście zobaczyli w swoim sercu dzisiaj, czy ty rozumiesz, że została za ciebie zapłacona najwyższa cena. To jest sam Bóg. Umarł na krzyżu i zmartwychwstał dla ciebie. Czy w ogóle to jest twoją wartością? Czy w ogóle czujesz tą wartość? Czy nie czujesz tej wartości? Czy doświadczasz jej? Wiecie, to w ogóle zmieni twoje życie całkowicie, jak ty zaczniesz się nad tym zastanawiać. I wiem, ludzie powiedzą pyszni właśnie, no ja wiem o tym, że Chrystus za mnie umarł. Ja wiem. Ja mówię, dobra, to dlaczego porównujesz się z drugą osobą? To dlaczego czujesz się gorszy czasami? Jeżeli za ciebie została zapłacona największa wartość, dlaczego się porównujesz? Na przykład ja, bo będę mówił o sobie, nie o was. O sobie będę mówił. Chodziłem na siłownię. A to dalej, no ale wtedy chodziłem. I nagle przychodzę na siłownię i tak patrzę, a ten ma taką łapę, ten ma takie barki, a ten ma takie plecy. Ja mówię, i mi myśli normalnie wulgarne zaczęły przychodzić wręcz do głowy, wiecie. Ja wam mówię prawdę, jak to jest, prawda? A nie tylko ja wierzę w Jezusa. I teraz tak sobie chodzę na tej siłowni i nagle ja się czuję w ogóle gorszy. Czuję się jakiś mniejszy. Stary, ja wczoraj byłem na siłowni. Zakładam koszulkę, taką żółtą. Ona nie jest aż tak obcisła i nie widać tych moich mięśni. I pierwsza myśl mi przyszła do głowy. Ale ty mały jesteś. A ja mówię, precz! Patrzcie, co się dzieje w głowie. Rozumiesz? Wiesz, takie akcje badaj, a nie tam ja wierzę w Jezusa. No ale dobra, jak to działa? I teraz, i to szybko poszło, bo to już nie mam z tym problemu, ale wtedy, trzy lata temu, poszedłem na tą siłownię i zacząłem się tak potępiać. Najpierw zacząłem się porównywać z innymi, ten to ma taką klatę, takie barki, a ja to jestem taki śmaki owaki, że później nie umiałem nawet na siłowni siedzieć, bo później wręcz nawet wulgaryzmy miałem w głowach. O zazdrości, później się robiłem różne rzeczy w głowie, wiecie, proszę tań, proszę, ty skut, ty proszę tań, wiesz, proszę tań. I później mówię sobie, nie, ja nie mogę chodzić na siłownię. Ja nie mogę iść na siłownię. I co się stało? 2 lata nie chodziłem na siłownię albo 1,5. A później Bóg mówi do mnie, Tomek, dlaczego nie chodzisz na siłownię? A ja mówię, no mam tylko Ciebie, Jezu. Tylko Ty mi wystarczysz. A mówię, dobrze, to idź na siłownię. Mówię, dobrze. I wszedłem na siłownię po 1,5 roku. Wiecie, co się stało? Znowu to samo. I znowu wróciło. I znowu coś chciało, żebym wyszedł. Ale ja mówię sobie, nie. Albo ja teraz uznam, że jestem za wielką cenę wykupiony i nie będę się porównywał, kto ma jakiego bicepsa, bo to jest w ogóle mało... Co to za wartość? Powiedz mi, co to za wartość? Świat musi mieć jakąś wartość. Dlatego ludzie się porównują. On tak dzisiaj ubrana, a ta, i później w kościele stoją. Co to za wartość jest, powiedz mi? To jest wartość trywialna, wtórna. Jakiś owoc. Ale to nie jest wartość korzenna. Wartością korzenną twojego życia potrzebuje być Chrystus. W ogóle to będzie miało wpływ na wszystko. Ja zauważyłem, że im bardziej znam swoją wartość, tym w ogóle ja inne rzeczy zaczynam robić. Potrzebujesz najpierw poznać swoją wartość i przestać mi mówić, że znasz swoją wartość. Przecież sami wiecie, jak jest. Mamy pewne osoby tutaj we wspólnocie, które już z tego wyszły, ale tak, jestem wartościowy w Chrystusie, a później stoję przed lustrem, ale jestem brzydka. To jest wartość? To jest wartość, jak się poniżasz? To jest wartość? Jak żyjesz tym słowem, że za wielką cenę jesteś wykupiony? Jak żyjesz tym słowem na co dzień? W szarym poniedziałku i szarym wtorku. I szarej środzie, i szare. A dlaczego szare? Właśnie to się stało nie szare. To się stało tęczowe i kolorowe. Oczywiście nie homo. Ale tęczowe. Tęcza wcale nie należy do nich. Oczywiście nic nie mam przeciwko tym ludziom, bo mogą przyjść, nawrócić się i pokutować. Kocham ich bardzo mocno. Więc przyjaciele, chwalcie Boga w waszym ciele, bo za wielką cenę zostaliście wykupieni. Niech to w was pracuje. Niech w tobie pracuje, co to dla ciebie znaczy. Musisz po pierwsze mieć tą podstawę, jaka jest moja wartość, że Jezus umarł i zmartwychwstał. Wiecie, jeżeli ja znam czegoś lub kogoś wartość, to we mnie automatycznie, chcę, żebyście mnie zrozumieli, bo ja na nikogo w tej wspólnocie nie będę kładł presji przychodzenia na spotkania. Jeżeli teraz ta moja wypowiedź złoży na ciebie presję, to źle mnie rozumujesz. Jeżeli ktoś przyjmie rzeczywiście wartość w Chrystusie, że został wykupiony za najwyższą możliwą cenę, bo to nie jest 1,000,000 złotych, to jest Syn Boży,
Nie wiem, czy wy mnie rozumiecie. Ludzie często jak w piłkę grają, się bardziej cieszą, jak ktoś gola strzeli, niż tam na uwielbieniu. Bo nie rozumieją, że zostali wykupieni. Ja to zrozumiałem, dlatego ja tam mogę się turlać, klaskać, skakać i mogę to robić cały dzień. I dla mnie to nie jest ani głupie, ani dziwne. Dlaczego? Bo ja zrozumiałem wartość. Wiesz, jakbyś milion w Totka wygrał, co by zrobił? O, ha, fajnie, no fajnie. Wygrałem milion. Wyobraź sobie, że robisz jakąś największą rzecz dla ciebie bardzo wartościową. Skaczesz, jesteś podekscytowany. Dla niektórych to będzie, nie wiem, nie mieli przełomu z kobietą życia, znaleźli kobietę życia. Nagle chodzą jak tacy, nagle dzień się stał lepszy. A gdzie jest ten Chrystus? Przecież On jest cały czas z tobą. Przecież On cię nigdy nie zostawił, nigdy cię nie opuścił, bo za wielką cenę jesteś wykupiony. Przecież to jest to. I teraz, żebyście mój tok rozumienia zrozumieli, kochanie. Jeśli ja to mam, to jak ja mogę opuszczać wspólne spotkania? Jeśli ja to mam, jak mogę nie mieć wspólnoty? Jeśli ja to mam, to jak mogę iść z rodziną ze świata na obiad i z nimi czas spędzać? Jeżeli mam spotkanie w kościele z rodziną z ducha, które jest co? Jeśli ja to mam, wartościowa dla mnie. I ja to uznałem. Ja nie mówię tutaj, żeby nie zbudzać presji, że musisz to robić. Religia ci powie, musisz to robić. Musisz być na każdym spotkaniu, a ty nie chcesz. Ale jeśli ty uznasz wartość w swoim sercu, że Chrystus za ciebie to zrobił, więc wszystko, co Chrystus dalej mówi, stanie się dla ciebie wartościowe. A nie, będziesz mówił, o, Duch Święty mnie inaczej prowadzi. Ja mówię, tak, to fajny Duch Święty, który przeciwstawia się Duchowi Świętemu z Biblii. Ja nie wiem, co za Duch Święty. Jakiś drugi. Ale nie ma dwóch Duchów Świętych. W ogóle nie ma. Rozumiecie? Dla mnie, widzicie, i patrzcie teraz, ja 2 lata... 10 lat temu oddałem życie Jezusowi. I co? Wyznawałem codziennie, jestem wartościowy, Jezu, mnie kochasz. A co robiłem? Nie miałem czasu znaleźć wspólnoty, nie miałem czasu czytać Biblii, nie miałem czasu się modlić, zająłem się biznesem, bo przecież dzieci trzeba wykarmić przyszłe. Zająłem się tak tym mocno, że nawet czasu dla żony wtedy nie miałem. Rozwód przyszedł, bo nie miałem czasu, bo trzeba było hajs zarabiać. Trzeba było wszystkie rzeczy robić. Tam sekta, tu sekta, wymówki swoje miałem. To gdzie jest ta wartość? A ja to wyznawałem każdego dnia, słuchajcie tego. Ale jak żyłem? Odwrotnie do tego, co wyznaję. Widzicie, tak niestety większość chrześcijan żyje. Ale kiedy mi życie pieprzło, za przeproszeniem, że tak to podkreślę, na maksa się rozwaliło, ja wtedy zrozumiałem, że choćby żona, mąż, babcia, ciotka, mama, wszyscy mnie zostawili. Ja za wielką cenę zostałem wykupiony. Amen? Za wielką cenę jesteś wykupiony. Za wielką cenę. Jestem najdroższym skarbem na świecie. Ktoś powiedział, ale to aroganckie. Jak możesz tak o sobie myśleć? Musisz się poniżać, jak Jan Chrzciciel. Jan Chrzciciel mówił, że się muszę umniejszać i z tego jakieś teologie wychodzą, żeby on się mógł powiększać, ale Jan Chrzciciel żył przed śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa. Przyjaciele, więc ja nie będę się poniżał, bo Jezus powiedział, ja za ciebie umieram. Za ciebie umieram. Za ciebie umieram. Ludzie do mnie mówią, no bo ja tak w dzieciństwie miałem trudno i dlatego teraz mam taki charakter. Ja mówię, dobrze, zdiagnozowałeś to, wyjdź z tego, bo teraz kto jest twoim ojcem? Bóg. Już się nie usprawiedliwiaj tak twoją przeszłością, że teraz masz tak trudno. Moja żona też miała trudno. Nie usprawiedliwiała się nigdy takimi rzeczami. W rok czasu zmieniła w ogóle wszystko na odwrót. Nigdy się nie usprawiedliwiaj. Nigdy. Nie usprawiedliwiaj swojego dzisiejszego stanu poprzez to, że mama cię skrzywdziła, tata cię skrzywdził, babcia cię skrzywdziła, ktoś cię jeszcze skrzywdził. No jak wszyscy są odpowiedzialni za twój stan duszy, to teraz możesz tak sobie folgować, tak sobie chodzić, gdzie chcesz. No bo przecież ja tak byłem, w takim domu wyrastałem. Ja to rozumiem. To jest pewien aspekt. Ale się nie usprawiedliwiaj. Tylko ty zostałeś wykupiony za cenę Chrystusa. Ty jesteś oczkiem w głowie taty. Kiedy ciebie ktoś dotyka, źrenicy Boga dotyka. Czy ty tak na siebie patrzysz? Czy patrzysz tak, jak ja patrzałem? Ten większe barki? Ale mam gruby brzuch. I to mnie motywowało do treningu. Przecież moim głównym motorem do treningu to było to. Nie to, że ja to lubię robić i chcę. I dopiero wtedy, jak życie moje trachło i dostąpiłem rozwodu, doświadczyłem w sercu,
że dla mnie jest to wartościowe i powiedziałem sobie, o nie, idę do kościoła. I znowu stanąłem pod tymi drzwiami, pod tymi, co 3 lata wcześniej. Uciekłem, bo myślałem, że to sekta. I powiedziałem sobie, teraz już w mojej głowie to słowo nie ma znaczenia. Bo ja mam wielką wartość. A Jezus powiedział, owce moje mają co? Owczarnie. Więc ja idę za tym Jezusem. A nie będę myślał, Duch Święty mnie inaczej prowadzi. No to nie jest Duch Święty, bo Duch Święty tak nie prowadzi. I później moje życie zaczęło się zmieniać. Już wam powiedziałem o tych pieniądzach, że zająłem się bardzo mocno rozwijaniem pewnej firmy, nie miałem czasu dla ówczesnej żony. Dlaczego? Bo moja wartość była o pieniądzach. Ciągle rozmawiałem tylko o pieniądzach. Patrz, o czym rozmawiasz w ogóle. To jest twoją też wartością. Patrz, sprzedajesz się. Rozumiesz, o co chodzi? Wiesz, nie chcę, żebyście źle mnie zrozumieli, ale to, na co poświęcasz najwięcej czasu, temu się sprzedałeś. I teraz zobacz, czy to rzeczywiście Chrystus. Dla ciszy, zadumy. Znaczy, to jest prawda. To boli, jeżeli ktoś tak żyje, ale to jest prawda, ona cię uzdrowi. Bo jeśli widzisz dzisiaj, że jednak to nie jest okej do końca, to możesz zmienić to. Przecież ty jesteś odpowiedzialny za swoje życie, nie Bóg. Możesz to już dzisiaj zmienić, możesz tak ja. Wiecie, że większość chrześcijan w ogóle działa z psychologią właśnie tym, że wiedzą dużo rzeczy, nawet o przebudzeniu tak zwanym. Co to jest przebudzenie? Chcesz o ktoś taki termin? Ręka do góry. Przebudzenie. Pewnie ludzie nie słyszeli. Przebudzenie to jest modny termin, który mówi, że cuda, znaki, wiesz, przyjście, taki power z nieba, uff, czytałem książki, wiesz, jak było ówczesne kiedyś, 50 lat temu, przebudzenia, to wtedy się działo, że na przykład dużo cudów, znaków, ludzie się poddawali Chrystusowi, modlili się. I dzisiaj ludzie zrobili taką psychologię. Od 25 lat modlą się, przyjdź Duchu Święty, przyjdź przebudzenie, ale nikt nie chce zmieniać swojego życia. Nikt nie chce zbadać swojej duszy. I zobaczyć, że w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek zajmuje się nie Chrystusem. Bo przecież to Duch Święty musi mnie poruszyć. A mi się nie chce. A więc za bzdura? Właśnie ci ludzie, którzy ówczesne przebudzenie ładowali w nie, to oni zdecydowali, czy jest dobrze, czy źle. Oni są przebudzeni. Powiedzcie Reinhardowi Bonke i Danielowi Kolędzie, żeby do nich przyszło przebudzenie. Jeśli ktoś nie wie, kto to jest, to są ludzie, którzy w Afryce robią spotkania od chyba 15, 20, 30 lat, gdzie non-stop, tam są miliony ludzi na spotkaniach i są wskrzeszenia z wózków i ludzie wstają, wszystkie choroby się cofają i różne rzeczy się tam dzieją i powiedzcie do nich, żeby oni wołali, żeby przyszło przebudzenie. Tam jest non-stop przebudzenie, bo oni się zdecydowali, że oni zapłacą. Bo kto za nich zapłaci? Chrystus zapłacił. To z tego wychodzi. Nasza wspólnota jak się nazywa? Ogień przebudzenia. Dlaczego? Bo naszym głównym kierunkiem jest przebudzenie. Naszym głównym kierunkiem nie jest przyjść do kościoła, wyjść, a w poniedziałek ty ku, ono tak ku. Wtorek ja piję. Wiesz, to nie. To jest ogień przebudzenia. Taki generał jestem. Taka armia będzie. Albo nie wytrzymasz i uciekniesz. Ja ci zachęcam, jeśli nie masz serca do tej wspólnoty, zmień ją. Ale jeśli chcesz, to zostań i się mi poddaj. Nie Duchowi Świętemu. Mi! Ktoś powie teraz, a ja powiem, sekta. Patrz, po co Duch Święty w Biblii napisał, że on ustanawia apostołów, proroków, pasterzy? Tak se to napisał? Żebyś później powiedział mu, Duch Święty mnie prowadzi, bo ja mam inne prowadzenie? Po to, że ja byłem tam, mogę ci pomóc. Po co masz przeżywać te rzeczy po stokroć? Te same. Zgodzisz się ze mną? Ja gdzieś byłem i gdzieś idę. I był ktoś też przede mną i od niego się uczę. To jest nawet już teraz w świecie normalne, prawda? Możesz się uczyć na gitarze samouki, to jest bardzo piękne. A możesz iść do wirtuoza gitary, niech cię nauczy fundamentów, a później już pośmigasz sam. Bo oczywiście, to tylko podstawy. Później poszerzasz o swoje, bo jesteś człowiekiem, który ma unikatowe właściwości i unikatowe zdolności, które później sam poszerzasz. Ale zaczynasz, zacznij mądrze, więc nie zaczynaj sam. I to wszystko, o czym wam mówię, jest wynikiem tego, że ja zrozumiałem, że jestem wartościowy. W ogóle ja nie wiem, czy chwytacie, o co biega.
Chodzi o to, że jak ja rozumiem w sercu, że jestem wartościowy, ja nie będę spędzał czasu za długo, po prostu niewartościowego czasu. O. A jeśli ja spędzam czas owy niewartościowy, to ja chyba uznałem to za wartość. Trochę samotarm, ale rozumiecie? Patrz, jeśli ty mówisz do mnie, Jezus Chrystus jest dla mnie wartościowy i ja jestem wartościowa dla Boga, prawda? A później większość swoich dni spędzasz odwrotnie do tego, to znaczy, że kłamiesz. Tak się to nazywa. Dlaczego? Bo wartość ma dla ciebie co innego. Przykładowo, ja kiedyś pracowałem nie tylko po 8 godzin, ale brałem na przykład nadgodziny. I później mówiłem sobie, no ale przecież nie mam czasu. No ale nie mam czasu, bo ja zdecydowałem się na nadgodziny. Czemu ja nie zdecyduję, że pójdę do domu i będę z tym Bogiem trochę więcej? Czemu ja decyduję się na nadgodziny? No bo pieniądze, trzeba zacząć żyć. A widzisz? Co dla ciebie ma większą wartość? Ja nie mówię, że wiesz, nie miej pieniędzy. No. Nie o to chodzi. Tylko ty wiesz, gdzie już naciągasz i za bardzo chcesz, a gdzie nie. Prawda? I to jest ten element, w którym my tak naprawdę każdego dnia sprzedajemy się. Czemuś, komuś. Na przykład wielu ludzi mówi mi, no ale ja dla Chrystusa jestem wartościowy. A później przychodzi, kobieta, mężczyzna, nie wiem, jakaś para się tworzy. I później taką odciąga owieczkę z kościoła. No ale Chrystus jest dla mnie wartościowy. No to czemu nie masz czasu na spotkania? No bo wiesz. A ja mówię, odrzucenie. Mówię, odrzucenie puka do drzwi. Bo człowiek wie w głowie, że jest wartościowy, a serce jego boi się, że straci tego człowieka. A straci. Zyskasz Chrystusa przynajmniej. A straci. Jeśli to z Boga, to pójdzie za tobą. A jeśli nie z Boga, to i tak by nigdy nie poszedł. Wiesz, te wartość... Widzisz, i to dopiero może uczynić, bo ja tu nie chcę presji na nikim kłaść, ale to dopiero może uczynić człowiek, który zrozumiał, że za wielką cenę został wykupiony. Walczyłem 4 lata o moją byłą żonę. Nie chciała przyjść. Ja sobie myślę, Boże, dlaczego? A później dopiero zrozumiałem, że przecież ja za wielką cenę jestem wykupiony. Po 4 latach. Za kim ja się uganiam i za czym? Za kimś, kto mówi, ty jesteś głupi, że w ogóle za Chrystusem idziesz? No ale przecież Biblia mówi, bądźcie poddani mężowie, żona moja, nie wyrywaj z kontekstu, mówi do ludzi wierzących. Wiesz, to są różne aspekty. Jak czujesz swoją wartość, jesteś przekonany o swojej wartości w Chrystusie, kim naprawdę jesteś, te rzeczy pomniejsze się stają. Naprawdę to ma wpływ na wszystko. Na to, jak ty podchodzisz do pracy, jak priorytetyzujesz spotkania z ludźmi. Na przykład, ja bardzo dużo spotykałem się z różnymi ludźmi, byłem zawsze w centrum, zawsze chciałem zrobić taką, wiesz, dobrą atmosferę, idziemy gdzieś razem, a jak zobaczyłem, że Chrystus jest dla mnie wartością, a ja jestem wykupiony. I później jak rozmawiałem sobie z tymi samymi ludźmi i oni tylko o pierdołach chcieli rozmawiać, a ja mówię, no ale o Chrystusie tak pogadajmy, a ty mi nie gadaj, weź, przestań. Ja miałem wybór, albo z nimi siedzieć i gadać o rzeczach dla mnie płytkich, albo po prostu odejść i zostawić. I co ci powie odrzucenie? Odrzucenie ci powie, no przecież tam jesteś wartościowy dla Chrystusa, ale zostań z nimi, gadaj i miej dobry kontakt, bo przecież co stracisz znajomych? A ty powiedz, stracę. Wszystkich. Tnę, wszystko tnę, spalę mosty. I co z tego? Albo idą za mną, albo nie idą za mną. Czy to znaczy, że ich nie kochasz? Nie, no kochasz, przecież nie odrzucasz. Tylko masz już inny czas. Doświadczyłeś pewnych rzeczy. Nie wiem jak wy, ale ja się czułem zawsze inny. Rozumiesz, taki inny. Tu mamy wybór. Przyjaciele, i to, patrzcie, jak jeden werset zmienił mnie. Za wielką cenę jesteś wykupiona. Za wielką cenę. Człowiek, który tylko albo czuje presję, że musi teraz chodzić do kościoła, albo który po prostu już wie, że ma wolność i odrzucenie. Nie rozumie wartości. Ja dzisiaj tutaj stoję właśnie z tej przyczyny. Zrozumiałem, że sam Bóg, Ojciec Ojców, Król Królów, Pan Panów, Ten, którego wywyższamy, Ten, który jest jedyny, oddał za mnie swoje życie. I gdybym nawet sam dzisiaj był na tej planecie, on by to zrobił dla mnie. Ja zrozumiałem tą wartość. Dlatego ja służę Mu. Nie dlatego, bo muszę,
Dlatego ja jestem tu. Nie dlatego, bo ktoś mi kazał, Bóg mi kazał, tak? Bóg mi kazał tą żonę wziąć, Bóg mi kazał. Tak ludzie mówią, ja mówię, korbę żeś se wkręcił. A ja chcę. Dlatego wszystko róbcie z pozycji wolności. Nie musicie tutaj przychodzić. Nie musicie mieć wspólnoty. I nie musicie zrywać ze znajomymi. Nie musicie rezygnować z obiadów rodzinnych z ciała. Nie musicie, broń Boże. Ale jeśli poznasz prawdziwą swoją wartość, zobaczysz, że to są diabelskie sztuczki, które ciebie okradają. Czyż nie tracisz wtedy? Pamiętaj. Jest, wiecie, ludzie mówią, albo inaczej, myślimy często, że diabeł działa w jakiś taki dziwny sposób. Diabeł w dziwny sposób nie działa. Diabeł działa w taki sposób. Spóźnij się na spotkanie, nie przyjdź, miej coś innego jest dla ciebie ważne. Wiecie, że to jest cały czas taka nagonka? Idź do pracy na nadgodziny, bo przecież szef cię prosił. Przecież nie możesz mu przykrości zrobić. Nie idź do kościoła, bo przecież twój chłopak z tobą zerwie. No nie wiem, cokolwiek, wiecie, cokolwiek sobie tam włóżcie. I to są diabelskie sztuczki. A później my mówimy, przecież Jezus jest dla mnie wszystkim. Ja mówię, ciekawe. Gdzie? Ja te, żebyście mnie zrozumieli, ja tak mówiłem przez 2 lata po już nawróceniu. Więc ja rozumiem, że takie rzeczy istnieją, ale ja nie mam na nie zgody, chociaż sam 2 lata do mnie to docierało, więc ja też, jeżeli jesteście dzisiaj w jakimś takim stanie, ktoś z was, nie, to jakby ja bym chciał, żebyście czuli moje serce, nawet choćbyś za 4 lata się uaktywnił, to ja będę na ciebie czekał, bo cię nigdy nie zostawię i nigdy cię nie opuszczę. Ale chcę, żebyś znał prawdę, że jeśli uciekasz, to znaczy, że jesteś odrzuconym człowiekiem, który tak naprawdę boi się i nie czuje swojej wartości. Bo jak do ciebie dotrze, jakim ty klejnotem jesteś, że za wielką cenę jesteś wykupiony, wszystko się zacznie zmieniać. Za cenę krwi. Wiesz, tak, możecie to poszerzyć o swoje, bo ja tu mogę gadać i gadać o tym. Naprawdę to jest nieskończona opowieść dziwnej treści. Ale ja bym chciał, żebyście naprawdę przepracowali w swoim sercu, przyjaciele. Poszerzyli też, jak co to dla ciebie znaczy. Żebyś zadał Bogu pytanie, jak dzisiaj przyjdziesz do domu. Ale ja tego tak nie czuję. Prawdę powiedz, wiesz. Ale co to dla mnie znaczy? Ja w ogóle nie rozumiem, że zostałem za wielką cenę wykupiony. Ja to wiem, ale to jest takie dla mnie suche. Powiedz to Bogu, nie bój się. Nie bój się mówić prawdy Bogu. On cię przecież nie zostawi, nie odrzuci. Widzisz, odrzucenie będzie mówiło, ja za wielką cenę wykupiony, ja za wielką cenę wykupiony. Przychodzi ktoś i tak z nim idzie, wiesz co chodzi? No nie, no on cię kupił. Jeszcze przy okazji ci coś dało, żebyś tam poszedł. I właśnie się sprzedałeś. Ale ogólnie nie bój się, że Bóg cię zostawił. Powiedz do Niego, tato, co jest ze mną grane? O co chodzi? Spójrz na swoje życie tak z boku i powiedz, czy ja rzeczywiście tak tym żyję, co Tomek mówi? Czym, co słowo mówi? Czy ja rozumiem to? I może czasami przyda się przyznać. No, niekoniecznie. Wiecie, nie bójcie się tego. Ja jak zaczynałem właśnie kościół 3 lata temu, to wiecie, co mi Bóg powiedział ciekawego? Ja sobie myślę, tyle robię, Panie, dla Ciebie. Jeżdżę po Polsce, uzdrawiam chorych, wypędzam demony. I nagle słyszę głos, no, żyjesz na 20%. A ja... Ale ja już taki zmęczony, ja już nie mam czasu. Idzie tu 80%! No bo twoje serce jest zbyt mało pojemne, żeby to przyjąć. Prawda? I ja mówię, ale jak? Jeszcze więcej jest dla mnie? Przecież ja już nie mam, wiesz, jak ja mogę to utrzymać? I dopiero coś we mnie pękło po takiej szczerej modlitwie, kiedy mówię, dobrze Boże, przepraszam. Żyję tylko na 20%, bo prawda jest taka, że w sumie mam czas, tylko mi się nie chce. Zacząłem widzieć te rzeczy, które ja robiłem, wiesz, bo się przestałem ściemniać sam siebie. I mówię, te, przecież ja tu siedziałem na fejsie 3 godziny, a ja mówię, że nie mam czasu. Ja nie mam czasu. A później przeanalizowałem swój dzień i mówię, ten, a na fejsa mam czas. I to na fejsa w ogóle 3 godziny mam. Ale ja nie mam czasu. Ja mówię, ej, ale jazda, mówię. Zacząłem się przyznawać, zacząłem to widzieć. I mówię, czas na zmiany. I we mnie coś pękło w modlitwie i nagle znowu zacząłem więcej rzeczy robić. Bo nie miałem czasu na tyle w temacie, na filmiki, na nauczania. Wszystko było dla mnie takie trudne swego czasu. To było kilka lat temu. I mówię, o co chodzi? Przecież ja tak na maksa idę. 20%. Dlaczego? Bo kupił mnie Facebook. Widzisz, na co czas poświęcałem? Kupił mnie Facebook.
wcześniej. Kupiło mnie dużo innych rzeczy. Co Ciebie kupiło? Nie mów mi, że Jezus. Proszę, to wiemy. Ale tak rzeczywiście. Tak rzeczywiście zobacz dzień, jak go spędzasz. I zadaj sobie pytanie, co mnie dzisiaj kupiło? Na co poświęciłem największą ilość czasu w swojej głowie? O czym rozmyślam? Czy rozmyślam o dupie Marynie za przeproszenie? Czy o Chrystusie? I oczywiście ktoś powie, Tomek, nie dawaj mi presji, przecież nie muszę. No nie musisz, tu chodzi tylko o to, że czy tym żyjesz. Że jesteś wartościowy, bo za wielką cenę jesteś wykupiony, czy w ogóle rozumiesz. Bo widzisz, jeśli dajemy się sprzedać takim rzeczom, jak że będziemy mieli więcej trochę kasy, samochody, luksusowe rzeczy, nie wiem, cokolwiek tam sobie włóż, super mężczyznę mojego życia, kobietę mojego życia, kosztem Chrystusa, to nie rozumiemy ceny, za jaką zostaliśmy wykupieni. Przecież to sam Bóg umarł za nas. Sam Chrystus, Syn Boży. I tylko tak możemy być prawdziwie przebudzeni. Ja powiem wam szczerze, jak to do was dojdzie, co, o czym ja dzisiaj mówię, ja nie miałem gorszego dnia już od 2 lat. Moja żona może poświadczyć, że jak mam gorszą, to chwilę. Prawda? Chwilę. Jakiś czas jest, czasami nie wiem, godzinę, dwie. Ostatnio się zamartwiałem 2 godziny. Ja mówię, o, za dużo o 2 godziny. I od razu jakiś prorok do mnie dzwoni, mówi, Tomek, pamiętaj, Pan jest z Tobą. Ja mówię, wiem, już wiem, czemu dzwonił, bo się zamartwiałem. A po co? Widzisz, często mówimy do siebie, jestem tak wartościowy, a później w głowie co? Łajno. Rozumiecie? Więc nie bójcie się też tego, co się, że w was teraz dużo się rzeczy mogło poruszyć, bo jakieś pewne niedoskonałości widzicie. Pamiętajcie, nawet z tymi niedoskonałościami, za wielką cenę jesteście wykupieni. Chwalcie Pana w swoim ciele. Co to znaczy? Poświęćcie priorytety ciała, czyli cielesność, jak żyjecie dla Pana. Jeśli chcecie i uznacie tą wartość, nie wcześniej. Nie róbcie tego, bo Tomek kazał. Nie róbcie tego, bo czuję presję, że muszę. Stójcie, nic nie rób ta. Doświadczajcie w swojej własnej wartości, w Nim. A zobaczycie, że sami pójdziecie do przodu. Moim owocem jest to dzisiaj, gdzie jestem. Właśnie poznanie tej wartości. Ja dzisiaj nie mam czasu, żeby chodzić do pracy. Ktoś mi mówi, ty się robotą zajmij, chyć się robotę. Ja się chyciłem. Ja nie mam czasu, rozumiesz, na różne rzeczy. Na przykład ktoś do mnie mówi, Tomek, spotkajmy się. Ja mówię, dobrze, po co? Ja nie mam czasu na pewne spotkania. Już jak widzę, że ja mam pogadać z kimś o dupie Marynie i to jest pierwsze spotkanie, to jest okej. Okay. Ale jak już drugie, trzecie i czwarte, ja mówię do tej osoby, no idziesz za mną, czy nie? Nie. To do widzenia. Ja nie mam czasu. Ja nie mam czasu. I to nie jest tak, że ja go nie lubię. Ja nie mam czasu. Mój czas jest wartościowy. Bo ja jestem w ogóle wartościową osobą. W ogóle jestem szczególny. A ktoś powie, ale nie myśl o sobie, że jesteś szczególny, to jest sekciarskie. A ja powiem, a wiesz, co jest w Biblii napisane? Że są naczynia złote i szlachetne i one są do celów szczególnych. I tak powiedział Jezus o mnie. A ty mówisz mi, nie? To gliniany mam być? Każdy jest, ale są też gliniane. Chcesz być szczególny? Wejdź na ten poziom, o którym ci mówię. Szczególność zaczyna się od tego, że wierzysz w swoją wartość. Większość świata nie wierzy w swoją wartość. Dlatego potrzebują pieniędzy, chłopaka, dziewczyny, żeby im powiedział fajne słowa. Bo jak nie powie fajnych słów, to już mam doła. Albo inaczej, przecież on mi tak psoci, ja się z nim kłócę. Odkąd ja znam swoją wartość i poszerzam ją jeszcze bardziej, mi się kłócić przestaje. Chcieć im bardziej to znam, tym mniej się kłócę. Naprawdę, to ma naprawdę taki wielki wpływ. Wiesz, dlaczego się kłócisz jeden z drugim? Bo nie znasz swojej wartości. To jest prawda. Chcesz teraz mieć rację kosztem wszystkiego. Jak znasz swoją wartość, mówisz, i tak znam, mam, i tak wiem swoje. Chodź. Nie panikuj. Ja też się tego uczę. To nie jest coś, co osiągnąłem w 100%. Widzicie, to wszystko wychodzi z poznania wartości w Chrystusie. Że za wielką cenę jestem wykupiony. Te praktyczne rzeczy, nie da się oszukać. Żeby tylko żyć uwielbienie, wywyższam Ciebie. A później w domu sprzedaję siebie.
za dla mnie określoną wartość, jaką jest, i sobie tam włóż, co tam cię. Na przykład ludzie z depresją. Że to nie są tylko rzeczy materialne. Że ktoś non-stop myśli, że jest do dupy. I się dołuje. I tak leży. I nie ma chęci na życie. No komu się sprzedał? Czy on teraz myśli w tym momencie, że jest wielką ceną, za niego zapłacono, że jest tak wartościowo? On myśli tak, będzie, się nie nadaje, jestem beznadziejny, jestem taki, jestem śmaki, jestem, nie nadaje się, jestem gorszy od innych, a ty mam złe ubrania, a nie mam pieniędzy. Czy rozmyśla taka osoba o Chrystusie i o swojej wartości? No nie. To się dziwimy później, że leżymy i nie mamy energii. Sprzedał się. No sprzedał się diabłu. A ktoś powie, no on taki mizerny, znaczyła się nad nim użalić. Ja mówię, użalić? Użalić się nad tym? Przecież patrz, co on robi. To on robi. Przecież Chrystus do niego co mówi? A on co robi z tym? Odrzuca. Wiesz, co robi odrzucenie? To jest bardzo proste. Bóg do ciebie mówi, za wielką cenę. Albo tak, 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 a idę i tak w stronę, wiesz. Ja. To czemu cię nie było na spotkaniu? A wiesz, nie miałem czasu. A mam inne zdanie. To bardzo wielka cena. To jest odrzucenie. Więc przyjaciele, żyjmy tym, że jesteśmy wykupieni. Poszerzcie to o swoje. Wiecie, to ja wam tylko dawałem moje przykłady. Wiecie, pewno jest, może z nich was coś nie dotyczy, coś dotyczy. Jeżeli was coś dzisiaj ubodło, to uwierz mi, nie zrobiłem tego specjalnie, żeby cię teraz wziąć tam. Mam cię. Jest tak. Nie. Chodzi o to, że Duch Święty zlokalizował w tobie przestrzeń, w której ty możesz iść dalej, jeśli będziecie cały czas polegać na psychologii. Czyli, że później, jutro, bo źle mnie wychowano, to nie pójdziemy dalej. A jeśli przyznacie się przed sobą, kurde, no przecież Tomek chce dla mnie dobrze, to widocznie to Duch Święty mi pokazał, że coś jest we mnie, to ja chcę iść dalej. Chcę wejść głębiej. Amen? Amen. I tyle. Dzięki. Brawo.